Kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41/416/2017 Rady Miejskiej w Szkole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Koła na lata 2017-2020. Zanim oddam głos panu naczelnikowi, pozwolę sobie powitać pana dyrektora Cezarego Zieleńskiego, dyrektora naszego szpitala SPZ w Kole. Witamy bardzo serdecznie i oddaję głos panu naczelnikowi. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowna rado. W związku z prośbą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole odnośnie wpisania w obecnie uchwalony program rewitalizacji dwóch ważnych dla Szpitala Miejskiego w Kole przedsięwzięć dokonano korekt w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koła. Pierwsze zadanie, które zostało wpisane, to podniesienie jakości wsparcia osób potrzebujących pomocy medycznej. Szpital Miejski w Kole zamierza przeprowadzić gruntowną modernizację, podnieść jakość świadczonych usług poprzez rozbudowę oddziału wewnętrznego pierwszego, wewnętrznego drugiego z diabetologią oraz oddziału chirurgii. Całkowita wartość planowanej inwestycji to 7 milionów złotych, z czego 6 milionów złotych szpital zamierza pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 9.2 rewitalizacja miast i dzielnic z terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Drugie zadanie, które zostało wpisane w nasz obecny lokalny program, dotyczy wsparcia osób potrzebujących pomocy medycznej. Jest to zadanie uzupełniające. W ramach tego działania planuje się zabezpieczenie medyczne wszelkich imprez organizowanych na obszarze rewitalizacji. Podczas wybranych imprez plenerowych planuje się tutaj współpracę ze Strażą Pożarną, Policją, prowadzenie szkoleń z zakresu unikania wypadków, udzielanie pierwszej pomocy profilaktycznej zdrowotnej. Poza tym w przedłożonym dokumencie wydłużono okres obowiązywania naszego lokalnego planu oraz wprowadzono modyfikacje dotyczące zwiększenia stopnia szczegółowości dla zapisów uzasadniających potrzebę wdrożenia programu. Zmiany zostały tutaj szczegółowo omówione na komisji. Jest z nami gość, pan dyrektor Cezary Chmielecki, który prosił w tym miejscu o zabranie głosu. Przedstawiłby nam pokrótce to przedsięwzięcie. Jeśli pan przewodniczący oczywiście da się zgodę. Oczywiście, bardzo proszę. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Podniesie lepszą pomoc osobom potrzebującym.
osobom starzejącym się. Osoby starzejące, proszę Państwa, to jest 20% populacji. To również poprawi standard świadczonych usług, a także standard pobytu w szpitalu. Proszę Państwa, zakładamy, że przy tych środkach finansowych, jeśli te środki finansowe trafią, to szpital dostosuje się do wymagań Ministerstwa Zdrowia z 2012 roku, które wymagają, aby w oddziałach były sale jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Oczywiście zmniejszy to w pewnym sensie również ilość łóżek, ale nie zmniejszy to kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i ilość pacjentów, których będziemy hospitalizować. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że te środki pozabudżetowe są nam jak najbardziej potrzebne, ponieważ obecnie zaczynamy już inwestycje rozbudowy szpitala. Budujemy obecnie już w tym miesiącu nowy blok operacyjny. Tą inwestycję środków, które szpital pozyskał ze starostwa powiatowego, a także z własnych, chcemy zakończyć w miesiącu wrześniu 2018 roku. Kontynuacją tej rozbudowy wskazane była dalsza nie tylko rozbudowa, ale również, tak jak powiedziałem, ta modernizacja. Także bardzo byłbym zadowolony, aby ten program operacyjny, te pieniądze, środki finansowe trafiły do potrzeb dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole, co oczywiście by poprawiło świadczenia, jakość, pobyt w szpitalu w Kole. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Doktorze. Pan Naczelnik jeszcze będzie kontynuował, tak? Nie. To otwieram dyskusję. Bardzo proszę, tak, Pani Przewodnicząca. Ja mam pierwsze pytanie do Pani Mecenas. Czy Pani Mecenas, czy nie trzeba by było unieważnić tą uchwałę z czerwca, żeby podjąć teraz nową uchwałę odnośnie zmian? No, czyli organizacja była, ale co się wydarzyło w międzyczasie? Czyli no, można na sposoby, można z tym, można rzeczywiście podjąć nową uchwałę i uchwalić nowy program jednocześnie przyjąć zastrzeżenie, że traci moc wyczerpał ten program, ale można w bardziej spektakularny sposób, jaki mamy, zmienić uchwałę, która była już zmieniona. No jest to trochę bardziej formalnie zawiłe, ale też opuszczalne. Co nie można albo zmieniamy, albo uchylamy i wtedy przyjmujemy nową. Pani mecenas, no tak konkretnie niech nam Pani wytłumaczy. Szanowni Państwo, może ja opowiem. Ja myślę, że proszę Państwa, bo to nie chodzi o to, czy to ma być uchwalone, czy nie, bo wszyscy wiemy, że to powinno być. Chodzi o to, żeby to było zgodnie z prawem. Ja będę źle dole. Proszę Państwa, ze względu na to, że procedujemy ten wniosek i tą uchwałę do Urzędu Marszałkowskiego, to tutaj istnieje obawa, że jeżeli uchylimy tą pierwszą uchwałę, żebyśmy nie mieli później problemu, jeżeli chodzi o procedurę w Urzędzie Marszałkowskim, bo druga jest dobra, jedna i druga, natomiast jest dopuszczalna zmiana i myślę, że jest bezpieczniejsza zmiana, aniżeli uchylenie i procedowanie, bo w tym momencie, kiedy złożyliśmy wniosek, my byśmy nie mieli uchwały. Proszę tutaj tak teraz mnie kontrolować, czy punkt myślenia jest dobry. Bezpieczeństwo po prostu jest większe w tym przypadku. Dobrze. A co będzie w takiej sytuacji, Panie Naczelniku? Bo przecież szpital nie należy do miasta, nie leży na terenie zdegradowanym. Co będzie, jeśli jakaś kolejna instytucja z powiatu zgłosi się? Czy to ten program rewitalizacji będzie i zmiany będą w dalszym ciągu kontynuowane? My jako gmina miejska mamy prawo zmienić swój program rewitalizacji w każdej chwili.
jeśli okaże się, że za kilka miesięcy chcemy jakieś przedsięwzięcie wprowadzić do naszego programu rewitalizacji, to w okresie tego programu możemy zawsze dokonywać zmian. Ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj do tego projektu, który przygotowywałem. Ten projekt zmian oparłem na projekcie Złotowa, gdzie była identyczna sytuacja. Ten projekt uchwały został przyjęty, nie było żadnych błędów formalnych, prawnych. Sytuacja identycznie wyglądała. Dobrze, to moje kolejne pytanie. Panie Naczelniku, w październiku, z tego co tutaj nam Pan napisał, że w związku z tym, że na sesję październikową został dostarczony Państwu projekt lokalnego programu rewitalizacji, załączam tylko strony, które zostały dodane do tego czasu do dokumentu, tak? Tak się Pan na tym opierze, tak? To ja Panu coś powiem. Ogrom błędów takich, powiem, że literowy, lapsusy same. Tu będę miała też jeszcze pytanie, kiedy były organizowane białe soboty i białe niedziele, bo ja nie wiem. W jakich terminach? No, ja dostałem tylko taką informację ze szpitala. Czy Państwo radni korzystali z takiej opieki medycznej? Dobrze, to jest pierwsze. Po drugie, pisze Pan, że na stronie 11 dodano zadanie rozwój aktywności społecznej. Stronę 11 mamy, ale w tym programie, którym Pan nam dał w październiku, na stronie 11 mimo usilnych starań. Strona 111. 111, przepraszam. Mimo usilnych starań nic takiego nie ma. To, o czym Pan mówił, jest na stronie 109, gdzie są potrzebne nie strony. Pisze Pan, że realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej w Kole oraz na stronie 125 przedsięwzięcie pod nazwą Podniesienie jakości wsparcia osób potrzebujących pomocy medycznej. Strony 125, proszę Państwa, nie ma w ogóle. Strona 125 jest w programie rewitalizacji, ale na BIP-ie. Więc ja nie wiem, co my mamy głosować. To jest dla mnie jakaś farsa dosłownie. Jest strona 125, jak najbardziej mamy strona 125, 126, 127 i kończymy. Więc co my mamy tutaj głosować? Ja powiem tak. Panie Burmistrz, Panie Naczelniku. Pani Radna, tak jak Pani wspomniała, żebyśmy nie powielali tutaj dokumentacji, zostały dodane tylko te strony, które zostały zmienione, najważniejsze rzeczy, tak, czyli te przedsięwzięcia dotyczące szpitala. Ja z Panem Przewodniczącym uzgodniłem, żebyśmy nie powielali dokumentacji. Dobrze, ale strony się absolutnie nie zgadzają. Ja przewertowałam tabelka po tabelce, one też się nie zgadzają. Jest wiele takich błędów, no. Jeśli chodzi o błędy, wersja, która jest na naszej stronie internetowej koło.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji, jest ten projekt, który Państwo dzisiaj głosujecie, no dobrze, który obowiązuje. Ten, który obowiązuje, ale Pan nam pisze, że my materiały dostaliśmy w październiku, więc ja teraz nie wiem, nad którym materiałem ja mam pracować. Bo ja się oparłam o ten materiał, który Pan dał. Ja Państwu powiem tak, Panie Burmistrzu. W matematyce minus i minus daje plus, ale kłamstwo, kłamstwo to nie będzie prawda. Dziękuję bardzo. Może ja się odniosę. Żeby, tak jak mówiłem wcześniej, żeby nie wprowadzać tutaj zbyt nie na dobrą sprawę, nie narażać urzędu na podwójne koszty, ponieważ wydrukowanie dla Państwa 28 kopii naszego lokalnego programu rewitalizacji, który wynosi obecnie ponad 200 stron, to jest 6 rys papieru. W związku z tym ten lokalny program został umieszczony na stronie. Najważniejsze rzeczy, które zostały zmienione, są naprawdę na tych stronach, które Państwu przedstawiliśmy. Może numery stron się nie zgadzają, to też były materiały przygotowywane 2 tygodnie wcześniej niż tutaj sesja. To jeszcze proszę mi wytłumaczyć w strategicznym znaczeniu odnośnie naszego wozu, dlaczego w jednej propozycji jest rok 2017,
A w drugiej propozycji jest od roku 2018, bo ja tego też nie rozumiem. A więc tak, przedstawię projekt uchwały. Proszę Państwa, tak jak w uzasadnieniu do uchwały powiedziałem, wydłużamy okres naszego dokumentu lokalnego programu rewitalizacji o 3 lata. Poprzednio uchwalony projekt był do 2020 roku. Z uwagi na to, że mamy tak dużo przedsięwzięć, budżet mamy jaki mamy, żebyśmy tutaj wywiązali się z tego programu i podjęli chociaż część tych zadań rewitalizacyjnych, Urząd Marszałkowski zasugerował nam, żebyśmy w tym momencie, jak dokonujemy zmian, żebyśmy ten termin wydłużyli możliwie jak najdłużej. To będzie dla bezpieczeństwa zarówno projektów miasta, jak i projektu szpitala. Dlatego projekt uchwały brzmi. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie. Poprzednia uchwała brzmiała: przyjęcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Koła na lata 2017-2020. Obecnie mamy w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji na lata 2017-2023. Także wydłużamy termin. Dobrze, to niech Pan powie. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Mówił Pan, że projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, tak? Na roboczo, tak. Projekt został na roboczo. Ten projekt, który Państwu przekazałem do zapoznania się, został na roboczo zaakceptowany przez specjalistów. A dlaczego wciąż nie znajduje się na liście programów zaakceptowanych? To dlatego, że jest taki roboczy? Dlatego, że jest tak. Dlatego, że ten projekt jest roboczy, dlatego nie znajduje się na liście. Tak. A teraz jeszcze kwestia finansowa. Pierwszy projekt pisała firma Remedis. Pobrała za to pieniądze. Ten, który Pan nam dał w październiku, też firma Remedis. Pobrała za to wynagrodzenie? Nie pobrała. Tak, zgadza się. Wolontariat. Proszę Państwa. I ten trzeci, który mam tutaj na stronie BIP-u, też firma Remedis. My z firmą Remedis podpisaliśmy w momencie, kiedy przyjęliśmy pierwszy projekt, podpisaliśmy protokół warunkowy. Do momentu, kiedy nie wprowadzimy takich zmian, które będą nas satysfakcjonowały, ten protokół nie zostanie podpisany. W związku z tym w ramach tego protokołu firma Remedis miała obowiązek nam te zmiany tutaj zapewnić i przeprowadzić. Dlatego nie będzie żadnych kosztów, nie będzie żadnych faktów. Pani skarbnik może potwierdzić, że tutaj mój wydział żadnych kosztów, jeśli chodzi o rewitalizację, o zmianę tego projektu, nie przekazywał do płatności. Dziękuję. Poproszę może w tym momencie o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę. Szanowni Państwo, ja bym jeszcze chciał zapytać Pana Roberta, Panie Naczelniku. Tak naprawdę na to prowadził Pan błąd radny, bo tak jak Pani tutaj Radna Puszkiewicz wspomniała, że strony się nie zgadzają. No i teraz jaka ma Pan propozycję? Co z tym tematem, co Pan dalej zrobić? No bo ja wiem, było tutaj dopisane, że projekt tego lokalnego programu znajduje się faktycznie na stronie miasta. Jak Pan proponuje rozwiązać tą sprawę? Tak jak tutaj ktoś powiedział, ja proponuję, żeby Państwo tutaj jak najbardziej się pozytywnie ustosunkowali do tego projektu zmian, ze względu na to, że dokonujemy tak naprawdę niewielu zmian. Wydłużamy okres, poprawiliśmy opisy dotyczące diagnozy i wpisaliśmy dwa przedsięwzięcia szpitala. To jest tyle. No i sejmik jeszcze doszedł. Sejmik doszedł. O którym my żeśmy nie wiedzieli. Dopiero się teraz w tych dodatkowych materiałach, które Pan dołączył, pokazał. Szanowni Państwo, jeśli mogę w tym momencie zabrać głos, jeśli chodzi o wydruk tego, to oczywiście ja zasugerowałem, żeby nie drukować po raz kolejny 200 stron w ilości 21 czy więcej egzemplarzy, bo no, tak jak Pan Naczelnik powiedział, 6 kartonów papieru. Szkoda przede wszystkim czasu i pieniędzy, a jest dokument dostępny na stronie internetowej Miasta Koła. Cały program również był dostępny w biurze rady, jak ktoś chciałby sobie znaleźć.
Szanowni Państwo, na komisji myślę, że pan przewodniczący Budny opinię komisji przedstawił, tak? Szanowni Państwo, ja przedstawię oczywiście opinię komisji w stosunku do projektu tej uchwały. Jednakże no, z uwagi na to, co też tutaj przedstawiła pani Nuszkiewicz, każdy z Państwa wie, że opinia komisji jest tylko opinią. No, pan tutaj jeszcze kilka informacji podał więcej niż staliśmy podczas komisji, aczkolwiek no, na komisji jednogłośnie opinia była pozytywna. Co do głosowania, każdy z Państwa zagłosuje, jak uważa. Dziękuję. Wszelkie zmiany, jakie zostały dokonane w tym programie, zostały tutaj wydrukowane, bo siłą rzeczy jest, że czasami te strony się przestawią, jak się coś dopisuje, no to musi się przestawić. Uważam, że na komisji sprawa chyba została wyjaśniona tak, jak powinna być. Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Panie strażniku, nikt tu nie będzie, ja nie będę kwestionował tego, czy to jest zasadne, czy nie jest zasadne. Jak najbardziej uważam, że te zmiany są zasadne. To przedłużenie czasu, to uważam, to jest dobry ruch, ponieważ na pewno nic nie zrobimy przez ten okres, który będziemy w tej kadencji. To już trzeba sobie dopowiedzieć, to został tylko rok. Prosiłbym pana, żeby pan nie używał tego określenia, że pan się opiera, bo tu jeden pan się pochylał i tak się pochylał, że się pochyli. To pan, niech pan się tak nie opiera mocno. Chciałem jeszcze pana prosić pana, żeby pan wziął przykład z pana dyrektora szpitala, bo nie to, że to jest wybitny fachowiec, to jeszcze menadżer i on jak składa wniosek, czy pozyskuje pieniądze, to wykłada milion, a bierze 6. A pan wykłada 6, a bierze milion. Dziękuję. Pani radna Teresa Brzeska. Ja mam pytanie do pana naczelnika, bo nie wiem, to już nie umknęło mi wcześniej, ale chodzi mi o to. W ramach finansowych przedsięwzięcie odnota parku słoweckiego, 600-lecia i parku polskiej przedmieście z zagospodarowaniem w Starorzeczach. I teraz tak, szacunkowa wartość projektu jest 1 000 000 zł. Z tego co ja wiem, bo w późniejszym czasie pisałam wniosek o ujęcie jeszcze w programie rewitalizacji parku na Kaliskim Przedmieściu. Samo przedsięwzięcie na Kaliskim Przedmieściu w ramach finansowych było ujęte na 500 tysięcy. Widzę, że teraz są pozmieniane tabelki. Jest wszystko ujęte, wszystkie trzy parki razem i całe przedsięwzięcie 1 000 000 zł. Jeżeli wiadomo, nie mamy zrealizowanych parków w ogóle, sami wiemy, że 1 600 000 mieliśmy już dofinansowania w tej chwili na parki. W ogóle nie rozumiem, dlaczego tak niska kwota jest ujęta w przedsięwzięciu. Jak to było to w ogóle szacowane i wyliczanie, dlaczego tak niska kwota? Ta kwota została zaktualizowana w związku z tym, że no, obecne dofinansowanie na rewitalizację parków miejskich nie doszło do skutku. W związku z tym nie mamy już tej kwoty 1 610 000. I ta kwota została usunięta też z tych ram finansowych, ponieważ wiemy dobrze, że na chwilę obecną tych środków nie będzie. Jeśli chodzi o wyższą kwotę, ramy finansowe to są tylko planowane ramy finansowe. W momencie składania wniosku na pozyskanie tych środków, wówczas przedstawia się konkretne kosztorysy i ustala się szczegółowo te ramy, natomiast to są tylko wstępne ramy, nie poparte żadnymi kosztorysami. Przed tym parkiem Pańskim Przedmieście napisać kwotę 500 tysięcy, jak było i wtedy 500 na pozostałe. Mi to się nie podoba. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna. Dziękuję panie przewodniczący. No, muszę się odnieść do jednego tekstu tu z kolegą. Zastanawiamy się, czy jesteśmy już w tym stanie, czy nie. Ale chciałabym, żebyście państwo przez moment zwrócili uwagę na tekst, który otrzymaliśmy.
odnośnie potrzeb w zakresie tej rewitalizacji ustalonych na podstawie konsultacji, spotkań, spacerów badawczych i opinii ekspertów. Aktywizacja oznacza przede wszystkim wyrwanie ludzi ze stanu apatii. Apatii wynikającej z obserwacji stopniowego zaniku dotychczasowego życia. Warto wspomnieć, że duża część mieszkańców tego obszaru to ludzie starsi, pamiętający czasy sprzed 1989 roku, kiedy wszyscy mieli pracę, miasto kwitło i rozbudowywało się. Niestety część tej apatii jest przekazywana, ja jestem człowiek. Bo ja kiedyś z kolegą zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie apatii, czy nie. Może tutaj jest jakiś błąd, bo przepraszam, 1989? Może chodziło o 1889? No ale skoro to podejmujemy, to powinno być wszystko dokładne od A do C. To, czyli ci ludzie w tych wywiadach mówili, że mają apatię, tak? No, przepraszam, dużo maraz, apatia. Ja jestem po prostu zszokowana tym stwierdzeniem, że ja jestem dużo starsza niż ten rocznik oczywiście, 89. I naprawdę nie jestem w stanie apatii. Kolega jest trochę młodszy, też nie jest w stanie apatii. Pamiętamy ten okres i ja się zastanawiam, skąd takie stwierdzenia ciekawe wypływają. Tutaj Państwo może też, może koleżanka. Przepraszam, może to jest trochę wesołe, ale nie naprawdę. To nas z kolegą no, bardzo zastanowiło, że tak wiele ludzi z mojego rocznika, nie 89, bo to jest moje dziecko w tym roczniku, ale że my jesteśmy w stanie aż takiej apatii. Dla mnie to jest przerażające. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Górski. Dziękuję. Miałem nie zabierać głosu w tej uchwale, ale pani Anita musiała mnie zmotywowała, tak? Szanowni Państwo, ja mówiłem dawno, tak? Że w tym urzędzie, w tym ratuszu są osoby, które mają talent bajkopisarza. I teraz panie naczelniku, pytanie jest do pana. Czy to pan pisał? Czy pan to skądś skopiował, a jeżeli to nie pan pisał, to kto jest autorem tego tekstu, bo powiem pan tak, czytałem stronę koło.pl plus to, co powiedziałem, przytoczyła pani tak na musiałek. No naprawdę, tak kiedyś powiedział pan dyrektor zbioru, kabaret, tak? No i tutaj można się pod tym podpisać, bo jeżeli to są dokumenty i ten rok 89 jest też dany z telewizji, to ja powiem tak, no, panie naczelniku, nie idźmy tą drogą. Dziękuję. Treść, którą przytoczyła tutaj pani radna Halina Musiałek, został napisany przez oczywiście firmę Remedis, tak? Im zależało na tym, żeby jak najbardziej ten obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji też opisać w jak najgorszym świetle, żebyśmy w przyszłości składając ten lokalny program rewitalizacji, aplikując oczywiście dostali te środki. Także no, te osoby, które to piszą, po prostu no też muszą stosować odpowiedniego słownictwa, żeby osoba, która to czyta, a nie widzi tego terenu, nam jest to łatwiej może ocenić, bo znamy ten teren, ale ta osoba, która nie była na naszym Starym Mieście, no to może powie, może to jest fajnie, może to są luksusowe wieżowce, może to jest Manhattan, tak? Także no chodzi o oddanie rzeczywistości, no i może trochę tutaj pisząca osoba trochę zbyt ostro się rozpisała, ale no to chyba miała. Przepraszam, ale muszę się odnieść do tego. Jeżeli osoby piszące to w ogóle nie znają naszych realiów i opisywanie nas jako wszystkich po prostu do rewitalizacji się nadających w kompletnym stanie apatii, to jak ktoś to czyta, to sobie myśli, kto tam mieszka. Jakaś totalna patologia, no bo naprawdę no wszyscy pamiętający jesteśmy w takim stanie apatii, że ja naprawdę wpadnę za chwilę w apatię, bo to po prostu ręce opadają na takie stwierdzenia. I jeżeli ktoś nie zna, to niech chociaż zapyta, a nie jest napisane, że konsultacje, spotkania, no to jest naprawdę straszne. No. Adwokat. Szanowne koleżanki i koledzy, trudno się zwracać do kogoś o pieniądze na rewitalizację i powiedzieć, że jesteśmy radośni, bogaci, wszystko mamy i tylko potrzebne są nam pieniądze.
Jeżeli się zwracamy o rewitalizację, jeżeli potrzebujemy jakichś środków na ten cel, no to musimy troszeczkę powiedzieć, że jest nam nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli, nie? Że musimy poprawić swój stan, musimy coś zrobić dla siebie, żeby było trochę lepiej. No więc nie czepiajmy się takich, za przeproszeniem, głów. Dziękuję. Ja przepraszam tylko. Zamykam dyskusję, żeby... Ale panie przewodniczący, dodam tylko, proszę. Mówię też tak pod moim adresem. Panie radny, nie chodzi o to, ale gdyby ktoś tutaj napisał, że na tym terenie odbywają się same morderstwa i jak jeszcze to też mamy to przyjąć, żeby było gorzej, niech jest. Ale nikt nie, no dla mnie to nie. Ale to jest tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie, no może to pisze. No to jeżeli jesteśmy tacy szczęśliwi i bogaci, to dajmy sobie spokój. Ale to w ogóle nie pomoże. Pan Przewodniczący Sobolewski chciał jeszcze powiedzieć. Szanowni Państwo, jeszcze na zakończenie. Każdy widzi, kto stoi na mównicy. Stoi naczelnik Oddziału Promocji Miasta. Szanowni Państwo, no jest promocja, tak? No już tego naprawdę nie możemy ukryć, bo to, że ptaki latały okonami do przodu, no to już pamiętamy, tak? Filmik. Ale to, co powiedziałeś pani Kapusiały, naprawdę takiego Wydziału Promocji i takiej promocji, jak miasto ma w ostatnim okresie, to naprawdę dawno nie było. I to tak, jeżeli firma Lenin za to wzięła ciężkie pieniądze, to panie naczelniku, jaka kwota padła? 60 tysięcy, tak? To żeby państwo, to lepiej naprawdę nie ktoś, kto przez urzędów, jest pan Siwiński, jest pani Ilona Matyk-Stasiak, mają dobre biuro, mogą pisać. Nie trzeba do tego firmy Remedii wynajmować, tak, i płacić ciężkie pieniądze za fakturę, tak? To tyle, panie burmistrzu, panie Siwiński. Dziękuję bardzo, proszę, jeszcze mamy zapisane pani radna Zambowska. Szanowni państwo, mogłabym tutaj jeszcze dołożyć przegiełkę, no ale niestety tylko podsumuję. Panie naczelniku, nadnaczelniku Siwiński, czegokolwiek pan się nie tknie, zawsze mamy do tego uwagę. Jakikolwiek projekt nie byłby złożony, albo jest 5 minut, za 5 minut 12 i musimy głosować, albo są jakieś poprawki, co do których pan do końca nie wie, na jaką kwotę i tak dalej. Ręce normalnie opadają. Ale chcę się odnieść tylko tutaj do jednej pozycji, którą żeście państwo wstawili. Dotyczy tego, dotyczy sejmiku. Proszę państwa, wszyscy myślimy o tym budynku po sejmiku jako budynku przeznaczonym na muzeum. Proszę sobie zajrzeć w tę fiszkę, tabela numer 72. Adaptacja budynku pozwoliłaby na stworzenie kolejnego punktu służącego integracji mieszkańców, na stworzenie sal, na zajęcia edukacyjne dla dzieci i tak dalej. O czym myślimy tutaj? Ja rozumiem, że ten budynek jest tak bardzo duży, że sam się zmieści muzeum i jeszcze parę innych rzeczy, łącznie tam z tym klubem, o którym wczoraj panu wspominałam i proponowałam przy domu seniora, już nie chcę nazwy wymieniać, niechlubnej za sprawą działalności, którą się czasem zajmuje. Także proszę państwa, no jesteśmy wiele razy wprowadzani w błąd. Ważne rzeczy mamy dyskutować. Tymczasem no śmiejemy się, jest to śmiech przez łzy. To, co tutaj pan dyrektor szpitala występuje, traktując nas poważnie, to wszystko zamienia się w pusty śmiech potem. Jak to jedno do drugiego tutaj przystaje? Ja rozumiem, pan dyrektor skieruje te sprawy do miasta, tylko niestety kto w mieście zajmuje się tak ważnymi sprawami. O ile przedtem nie mieliśmy na to wpływu, bo no akurat taka była decyzja pana burmistrza, to apelujemy kolejny miesiąc i kolejny raz na komisjach do pani burmistrz, żeby też podjęła pani decyzję i bardziej się przyglądała, zanim cokolwiek takiego wyjdzie. Poza ratusz. Ale to już jest nie moja wina. Niestety, jeżeli odziedziczyło się takich pracowników, to albo się ich zmienia, albo się pracuje po godzinach. Dziękuję. O głos prosił pan naczelnik i zamykam dyskusję. Pani radna, nie zgodzę się z panią, że każdy projekt jest przygotowywany za 5:12, czy przy każdym projekcie są zmiany. To jest bardzo duży projekt, tak naprawdę, i wymagał dużej pracy, dużego nakładu pracy.
a branie obowiązku tutaj na siebie i takiej odpowiedzialności za przygotowanie tego projektu, nie wiem, czy któraś gmina w ogóle w Polsce podjęła takie wyzwanie, bo z tego co wiem, to wszystkie gminy niestety korzystają z usług zewnętrznych i nie pisały programu rewitalizacji. Dziękuję. Jak powiedziałem, zamykam dyskusję i podaję projekt uchwały do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 41/416/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Koła na lata 2017-2020. Proszę o podniesienie ręki. Dwanaście osób za, kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 8 osób, dziękuję. Uchwała została podjęta. Ilość nr 48/453/2017. Dziękuję Panu Przewodniczącemu.